Lata niemieckiej okupacji na ziemiach Polski były okresem nie tylko zakrojonych na szeroką skalę aktów terroru czy masowych egzekucji, ale także okresu niekończącej się dyskryminacji Niemców przeciwko ludności polskiej. Najlepiej może świadczyć o tym liczne obostrzenia, jakie władze niemieckie wprowadzały przeciwko Polakom. Na przykład Polacy nie mieli prawa do prowadzenia samochodów czy taksówek, konsekwencji czego musieli ograniczać się jedynie do prowadzenia dorożek, rowerów czy rikszy. Prócz tego istniały oddzielne miejsca, które mogli zajmować Polacy na przykład w tramwajach w stosunku do obywateli niemieckich. Do tego jeszcze dochodziło zakaz stosowania języka polskiego na ziemiach włączonych bezpośrednio do III Rzeszy, zakrojona na szeroką skalę polityka germanizacji ludności lokalnej, czy też zakaz uczenia się przez Polaków na uczelniach wyższych. Polacy na terenie w szczególności Generalnego Gubernatorstwa mieli posiadać jedynie wykształcenie podstawowe, niezbędne do wykonywania najbardziej podstawowych prac i obowiązków. To jednak w żadnym wypadku nie przeszkadzało Niemcom w ciągłym nasilaniu polityki represji i terroru przeciwko ludności polskiej. Zwłaszcza w ramach odwetu za działalność, jaką prowadziło polskie państwo podziemne. Prawie każdego dnia dochodziły do Polaków wiadomości o kolejnych masowych egzekucjach i rozstrzeliwaniach zakładników i więźniów przetrzymywanych czy to na Alei Szucha, czy na Pawiaku w ramach odwetu za działania prowadzone przez Armię Krajową czy inne oddziały polskiego ruchu oporu. W tych przedsięwzięciach bardzo często niemieckim władzom okupacyjnym pomagali tzw. szmalcownicy. Byli to polscy kolaboranci sympatyzujący z Niemcami i pomagający im w donoszeniu na ludność polską czy prześladowaniu ludności żydowskiej. Spośród wszystkich dużych przedsięwzięć, jakie niemieckie władze okupacyjne chciały zrealizować przeciwko ludności polskiej, był tak zwany Generalny Plan Wschodni. Miał być on realizowany w ramach hitlerowskiego programu politycznego zakładającego stworzenie nowej przestrzeni życiowej na wschodzie dla ludności niemieckiej. Generalny Plan Wschodni zakładał wysiedlenie wszystkich ludzi, których Niemcy zaliczaliby do grona podludzi, tym m.in. Polaków, Żydów czy członków innych narodów słowiańskich, jak najdalej na wschód, najlepiej za Ural na terenie Rosji, podczas gdy wszystkie inne ziemie wschodniej Europy leżące od granicy przedwojennej między Polską a Niemcami aż po Ural byłyby miejscem, które zasiedliłaby ludność niemiecka, aby w ten sposób stworzyć wystarczającą ilość przestrzeni życiowej, którą zasiedliliby obywatele narodu niemieckiego. Pierwszym regionem Polski, który został doświadczony przez działania wysiedleńcze prowadzone przez Niemców w ramach Generalnego Planu Wschodniego, była Zamojszczyzna. W okresie od jesieni 1942 roku do lata 1943 Niemcy wysiedlili z terenów Zamojszczyzny blisko 110 tysięcy przedstawicieli lokalnej polskiej ludności. Ci, którzy nie chcieli wysiedlić się po dobroci, byli przez Niemców rozstrzeliwani. Rzecz jasna, państwo podziemne, świadome działań prowadzonych przez Niemców na terenie Zamojszczyzny, podjęło się walkę z niemieckim okupantem. Początkowo szło im całkiem dobrze. Niemcy byli kompletnie zaskoczeni reakcją państwa podziemnego, w konsekwencji czego na pół roku wstrzymali się z dalszymi planami przesiedlania ludności polskiej na Zamojszczyźnie. Jednakże w połowie 1943 roku wznowili te działania, w wyniku którego blisko 100 tysięcy Polaków straciło dach nad głową i zostało przesiedlonych dalej na wschód. Mimo wszystkich tych aktów represji, terroru, dyskryminacji, zdecydowana większość ludności polskiej pozostawała nieprzejednana względem niemieckiego okupanta. Tylko niewielki procent Polaków aktywnie wspierał stronę niemiecką.
Ba, jak już wspomniałem w jednym z ostatnich odcinków, nawet wśród członków takich instytucji kolaboracyjnych jak Granatowa Policja w Generalnej Guberni byli tacy, którzy potajemnie wspierali państwo podziemne. Zwykli, szarzy obywatele, również nawet jeśli nie należeli do struktur państwa podziemnego, starali się na własną rękę przeciwstawiać w różnych formach oporu niemieckiemu okupantowi. Należeli do nich m.in. polscy lekarze, którzy wystawiali fałszywe zaświadczenia o niezdolności do wykonywania ciężkich prac fizycznych dla niektórych Polaków, aby zwiększyć w ten sposób szanse dla takich osób, by te nie zostały wysłane na roboty do Niemiec czy zmuszone do pracy w niemieckich fabrykach. Polscy duchowni z kolei wypisywali fałszywe świadectwa chrztu dla osób pochodzenia żydowskiego, aby ustrzec ich przed niemieckimi represjami. Do tego dochodziło jeszcze m.in. roznoszenie ulotek wydawanych przez państwo podziemne, bojkotowanie niemieckiego kina, które puszczało niemieckie filmy propagandowe, często o antypolskim wydźwięku, czy posiadanie nielegalnych odbiorników radiowych, które odbierały audycje radiowe państw zachodnich, które walczyły z Hitlerem, aby być na bieżąco z sytuacją, która panowała w Europie i na świecie i o tym, jak rozwija się sytuacja w poszczególnych częściach frontu. Represje, jakie Niemcy stosowali przeciwko ludności polskiej, były niczym w porównaniu z tym, co musiała znosić ludność żydowska. Od pierwszych dni trwania niemieckiej okupacji na ziemiach polskich Niemcy w ramach swojej polityki rasowej prowadzili brutalne prześladowania ludności żydowskiej. Jednym z pierwszych rozporządzeń wydanych przez niemieckie władze okupacyjne było nakazanie wszystkim Żydom na terenie Polski noszenie na ramionach opasek z gwiazdą Dawida, która miała symbolizować ich przynależność do narodu żydowskiego. Prócz tego prowadzono otwartą politykę dyskryminacji ludności żydowskiej, między innymi doprowadzając do konfiskaty ich majątku, zakazywania korzystania z komunikacji miejskiej, czy ostatecznie przesiedlania tysięcy Żydów do oddzielnych gett. Getta to były wydzielone dzielnice w dużych miastach takich jak Warszawa czy Kraków, do których przesiedlano tysiące Żydów, których stłaczano na niewielkich obszarach, musząc użerać się z problemem przeludnienia. Mieszkańcy getta praktycznie każdego dnia walczyli o przetrwanie, borykając się z głodem, chorobami, brakiem dostępu do ciepłej, bieżącej wody, elektryczności itd. Szacuje się, że przez cały okres trwania niemieckiej okupacji na ziemiach polskich blisko 20% Żydów zmarło w wyniku chorób, głodu lub zakatowanych na śmierć przez niemieckich wartowników czy strażników. Niemcy jednak w dalszym ciągu uważali, że proces wyniszczenia narodu żydowskiego postępuje zbyt powoli, w konsekwencji czego w 1942 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu zakrojoną na szeroką skalę Holokaustu, czyli zagłady narodu żydowskiego. Wiele gett w dużych miastach na terenie okupowanej Polski było stopniowo zamykanych, a ich ludność była przesiedlana do niemieckich obozów koncentracyjnych oraz obozów zagłady, które Niemcy budowali na terenie prawie całej okupowanej Europy. Największa liczba tych obozów została zbudowana przez Niemców na terenie III Rzeszy oraz okupowanej Polski, przy czym w szczególności na terenie okupowanej Polski Niemcy pozakładali te największe i najbardziej niesławne obozy zagłady, spośród których najbardziej znanym jest Auschwitz-Birkenau. Szacuje się, że przez cały okres trwania niemieckiej okupacji na ziemiach polskich wymordowanych zostało blisko 3 miliony polskich Żydów. Dla porównania, całość wszystkich ofiar niemieckiego Holokaustu dokonanego na ludności żydowskiej wynosiła 6 milionów zabitych. Rzecz jasna, sami Żydzi nie zamierzali po prostu schylić głowy i z pokorą zaakceptować swój nieuchronny koniec. Na terenie warszawskiego getta utworzona została żydowska organizacja bojowa, która 19 kwietnia
1943 roku wznieciła powstanie przeciwko niemieckim władzom okupacyjnym. Mieszkający w warszawskim getcie Żydzi doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że ich powstanie jest z góry skazane na porażkę. W końcu po stronie powstańców występowało tylko około 1000 powstańców. Ich upadek był nieuchronny. Oni przystąpili do tego powstania przede wszystkim po to, aby zachować godność. Jeśli mają umierać, to przynajmniej umrą na stojąco, podejmując się walki, a nie kuląc się ze strachu i czekając na swój nieuchronny koniec. Powstanie trwało prawie miesiąc i ostatecznie, tak jak przewidywano, zakończyło się ono klęską i masakrą powstańców. Niemcy wzięli krwawy odwet na Żydach za ich bunt. Szacuje się, że przez cały okres trwania powstania wymordowanych zostało blisko 56 tysięcy Żydów mieszkających w warszawskim getcie. Wśród nielicznych ocalałych znalazł się m.in. ostatni dowódca powstania, Marek Eldman, którym udało się przetrwać powstanie i całą wojnę. Innym, mniej znanym przypadkiem oporu, jaki Żydzi stawili wobec swoich niemieckich oprawców, było powstanie, jakie wznieciła grupa więźniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, który zlokalizowany był na Kresach Wschodnich II RP. Powstanie zostało wzniecone w październiku 1943 roku i w jego wyniku ponad 600 więźniów obozu podjęło się próby ucieczki. Tylko 300 z nich zdołało uciec poza granice obozu, ale po zakończonym powstaniu Niemcy zadecydowali o zamknięciu obozu w Sobiborze i zalesieniu terenu, konsekwencji czego powstanie w Sobiborze było pierwszym i jedynym udanym powstaniem więźniów niemieckiego obozu zagłady. Rzecz jasna, sami Żydzi mogli również liczyć na wsparcie ze strony wielu Polaków, którzy aktywnie wspierali ich i pomagali przetrwać Holokaust, narażając przy tym własne życie. Niemcy niezwykle brutalnie podchodzili do ludzi, którzy pomagali Żydom. Na terenie Polski za pomaganie czy ukrywanie Żydów przewidziana była kara śmierci. Główną organizacją, która była odpowiedzialna na ziemiach polskich za pomoc ludności żydowskiej, była Żegota. Była to tak zwana Rada Pomocy Żydom, która działała w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Na czele tej organizacji, boże, jednym z najbardziej słynnych członków tej organizacji była Irena Sendlerowa, która przez cały okres swojej działalności ocaliła około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta, w konsekwencji czego stała się ona jednym z najbardziej znanych i wysławionych członków organizacji Żegota. Innymi słynnymi Polakami, którzy z narażeniem własnego życia pomagali ludności żydowskiej, było małżeństwo Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy pomagali wielu Żydom uciec przed niemieckimi represjami. Ostatecznie za swą bezinteresowną pomoc sami również przypłacili życiem. 24 marca 1944 roku Niemcy w końcu ich zdemaskowali i odkryli, że w swoim domu ukrywają 8 Żydów. W odwecie Niemcy zabili zarówno małżeństwo Ulmów, jak i 6 ich dzieci. Po wojnie oboje stali się czczonymi męczennikami ludzi, którzy podejmowali walkę przeciwko niemieckiemu Holokaustowi. Innymi sławnymi Polakami, którzy starali się donieść światu prawdę o tym, co Niemcy robią na terenie Polski, w tym m.in. z ludnością żydowską, byli Witold Pilecki i Jan Karski. Witold Pilecki był oficerem Wojska Polskiego oraz członkiem Polskiego Państwa Podziemnego, który podjął się niezwykle odważnej próby utworzenia konspiracji obozowej na terenie niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz. Podczas jednej z łapanek na ulicach Warszawy pozwolił się dobrowolnie wziąć przez Niemców do niewoli, którzy następnie wysłali go do Auschwitz, gdzie pułkownik Pilecki podjął się próby utworzenia konspiracji obozowej, które przygotowałoby grunt pod planowane powstanie.
Z tych planów ostatecznie nic nie wyszło i żadnego powstania nie zorganizowano, ale sam fakt, że Pilecki pozwolił się dobrowolnie wysłać do takiego miejsca kaźni jak Auschwitz, by na swój sposób pomóc lokalnej uciemiężonej ludności żydowskiej, było niezwykle odważnym czynem z jego strony. Innym Polakiem, który starał się zrelacjonować sytuację, jaka panowała wśród polskich Żydów, był Jan Karski, który dwukrotnie przedostał się do getta warszawskiego, a następnie powiadomił o sytuacji polskich Żydów władze Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Po wojnie niepodległe państwo Izrael ustanowiło specjalny medal dla ludzi i organizacji, które podczas II wojny światowej z narażeniem własnego życia i całkowicie bezinteresownie pomagały ludności żydowskiej przetrwać okres niemieckiego Holokaustu. Był to medal określany mianem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i przyznawany był on wszystkim ludziom nieżydowskiego pochodzenia, które pomagały Żydom w okresie II wojny światowej. Szacuje się, że na chwilę obecną medal ten przyznany został ponad 27 tysiącom osób, z czego największy odsetek osób, którym przyznano ten medal, stanowią Polacy w liczbie ponad 7 tysięcy. Niemcy oraz Sowieci nie byli jednak podczas II wojny światowej jedynymi oprawcami narodu polskiego. Równie wielkimi katami podczas II wojny światowej dla Polaków okazali się również Ukraińcy. Napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami utrzymywały się od momentu utworzenia niepodległej Polski w 1918 roku przez praktycznie cały okres dwudziestolecia międzywojennego, a swoje apogeum osiągnęły one właśnie podczas II wojny światowej. Kiedy w 1941 roku Niemcy w ramach operacji Barbarossa zajęli kresy wschodnie II RP, które wcześniej znajdowały się pod okupacją sowiecką, lokalna ukraińska ludność przyjęła wkraczające oddziały niemieckie z wielkim entuzjazmem, widząc w nich nadzieję na utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego. Niemcy jednak szybko rozwiali nadzieję Ukraińców, doprowadzając do aresztowania wielu czołowych liderów ukraińskich nacjonalistów, w tym m.in. Stefana Banderę. Z kolei pod koniec 1942 roku z inicjatywy ukraińskich nacjonalistów utworzona została tzw. Ukraińska Powstańcza Armia, w skrócie nazywana UPA. Jej członkowie z kolei na cześć samego Stefana Bandery zaczęli określać się mianem banderowców. Głównym celem UPA stało się utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego i w tym celu zakładali m.in. oni oczyszczenie wszystkich ziem, które ich zdaniem prawnie należały do Ukrainy, z ludności pochodzenia nieukraińskiego, w tym również Polaków. To w konsekwencji doprowadziło do tego, że w lutym 1943 roku na terenie Wołynia jednostki UPA zaczęły przeprowadzać masowe czystki etniczne, wymierzone głównie przeciwko ludności polskiej. W ich wyniku wymordowanych zostały tysiące Polaków zamieszkujących większe i mniejsze wsie oraz osady rozrzucone na terenie Wołynia. Kulminacją tych represji i masowych mordów była rzeź wołyńska, nazywana również znamiennie Krwawą Niedzielą, dokonana 11 lipca 1943 roku, podczas których członkowie UPA wymordowali ludność z około 100 polskich wsi. Niedługo później zaś Ukraińska Powstańcza Armia zaczęła przeprowadzać swoje czystki również na terenie Galicji Wschodniej, w wyniku których spora część lokalnej polskiej ludności została wymordowana. Szacuje się, że przez cały okres swojej działalności UPA wymordowała blisko 100 tysięcy Polaków zamieszkujących tereny Wołynia i Galicji Wschodniej. I to nawet pomimo starań, jakie podejmowały lokalne polskie oddziały samoobrony, które starały się chronić lokalną ludność przed terrorem, jaki rozpętali ukraińscy nacjonaliści. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.